Było ci to czasami jakby za szybko, że tak. Ty miałeś takie, well, chill down, relax. Tak, u mnie tak, tak było po prostu, że dziewczyny naprawdę... Bo jakby, wiesz, oglądając, szybko... powiem, że dosyć, u ciebie się dosyć szybko te rzeczy potoczyły, co nie? Tak. Było to wywołane jakby może tym, że też kobiety tak szybko chciały, czy to też może było troszkę z tym związane, że ty też pragnąłeś? I jak to... Wiesz co, u mnie też tak było, że... Hello, hello, witamy was serdecznie z powrotem tutaj. Ja się nazywam Bartosz Andrzejczak, a to jest mój kolega... Tom Grabowski z 40 kontra 20, druga edycja, a Bartito oczywiście z pierwszej edycji. Bardzo zapraszamy was, żebyście nam dali suba na YouTubie i kciuk do góry. A dlaczego nie? Był COVID, były wakacje, no. Nie mieliśmy dziewczyny. Znaczy, to też był argument, ale powiem szczerze, że u mnie tak przeważyło faktycznie, że był właśnie ten COVID i trzeba było siedzieć w domu, a tak była to powiedzmy jakaś forma tam rozrywki i w ogóle nie byłem nastawiony na nic, to nie? No, ale wyszło dobrze. Co? No myślę, że to się dobrze ogląda. Jest to tak może też dość kontrowersyjny format. No, o to chodzi, tak, dlatego że jest dwóch facetów, jest ponad 20 kobiet. Musisz się umawiać z każdą lub z większością. Nie każdemu się to podoba, nam też nie do końca się to podobało, ale takie były zasady gry i wszyscy się na to zdecydowali. Jeżeli komuś się nie podoba, sorry, no ale tak musiało być. Da się, ale da się. To po czasie, bo jakby my byliśmy tam 6 tygodni. Tak. I przez taki długi czas udawać kogoś innego jest strasznie ciężko. I wcześniej czy później to wyjdzie na jaw. Nawet jak tam przez pierwsze 2-3 tygodnie ktoś się w miarę jeszcze trzyma, to wcześniej czy później no zobaczysz po prostu, jaki ten człowiek tak naprawdę jest. No niektórym to wychodzi na dobre, a niektórym na złe. Tak, i o to chodzi, bo każdy jest inny. Jeżeli jesteś gdzieś 6 tygodni, 24 godziny na dobę, to ja rozumiem, jeszcze ten pierwszy tydzień się pilnujesz i tak dalej. Zapominasz, że są kamery w ogóle. A potem już zapominasz, w ogóle tego nie widzisz i tak naprawdę jesteś sobą. I to jest tak jak w życiu codziennym. Ludzie zawsze sobie wyobrażają, że to jest takie fajne, że wiesz, że jesteś ty jeden facet, co nie, i tyle kobiet i tak dalej. I na początku tak też myśleliśmy. Ja nie wiem jak ty, Tom, ale ja bardzo cenię na przykład od czasu do czasu mieć czas dla siebie, swoją prywatność. Tam tego nie było. No i powiem tak, że momentami człowiek mógł tak lekko do głowy dostać, że na początku to ale będzie fajnie, a potem to tak... Tak, nie miałeś tam czasu w ogóle pobyć sam z sobą. Urlop wygląda inaczej. Urlop wygląda inaczej, także mili panowie i mili koledzy, jak wam się wydaje, że to jest takie wspaniałe, to może na początku... Znaczy, jest wspaniałe, ale jest intensywne, jest ale trudne. Jest intensywne, jest trudne, jest ciężkie. Przygoda życia była to nasza na pewno. My z Tomkiem dzisiaj żyjemy bardzo fajnie, natomiast w programie było różnie i było ciężko i zaskoczyło mnie to, że ja jestem tego zdania, że faceci powinni się trzymać razem. Oczywiście. Bo wiesz, bo to jest taka męska solidarność i ja to rozumiem, a Tomek nie do końca się tak zachowywał i grał trochę przeciwko mnie. To jest bardzo ciekawe, że u was była taka dynamika, bo pomiędzy mną a Robertem było na przykład no, odwrót. My jakby od samego początku wiedzieliśmy, dobra, stary, będziemy tutaj długi czas razem, jedynie faceci, może ułatwimy sobie na ile się da tak ten czas. Tak powinno być, no. I no, my się wspieraliśmy i powiem szczerze, że Robert był jeden tak naprawdę z jedynych powodów, dlaczego ja nie dostałem w pewnym punkcie do głowy, bo po prostu miałem takiego ziomka, z którym mogłem sobie porozmawiać i po prostu no tak no, poruszyć pewne tematy, no. Z którymi z kobietami po prostu no ciężko czasami obgadać. U mnie było to, że ja nie wiedziałem, że kobiety aż tak bardzo mocno się wkręcą i tak wszystko, bo to jest reality show, tak? Że rzeczy, które wydawały się czasami śmieszne, bo czasami sobie żartowaliśmy nawet, one brały to tak naprawdę 100% serio. Czasami widać było, że po prostu taka kompetycja sama w sobie wywoływało w niektórych kobietach taki po prostu tryb waleczny i wszystko tak po prostu, no, że chcieli wygrać za wszelką cenę. Nawet jak czasami były jakieś gierki typu, nie wiem, beer pong, czy kurczę, jakieś tam zabawy przy basenie, to niektórzy to widzieli jako olimpiadę, że muszą wygrać, a jeśli coś, nie wiem, jest nie fair, to od razu Bóg wie jaka drama, a wiesz, tu chodziło o to, żeby mieć... Była fajna żeby zabawa. Mieć fun, żeby fajną zabawę zrobić, no. Mi bardziej też chodzi o to, że dziewczyny tak bardzo emocjonalnie i one się bardzo angażowały. Ale bardzo szybko. W co teraz? Jakby w relacje? W relacje. Tak, ja to odbierałem też tak, jeżeli chodzi o moją osobę, że... Było ci to czasami jakby za szybko, że tak. Ty miałeś takie, well, chill down, relax.
Tak, u mnie tak, tak było po prostu, że dziewczyny naprawdę... Bo jakby, wiesz, oglądając, szybko... powiem, że dosyć... U ciebie się dosyć szybko te rzeczy potoczyły, co nie? Tak. Było to wywołane jakby może tym, że... Że też kobiety tak szybko chciały, czy to też może było troszkę z tym związane, że ty też pragnąłeś? I jak to... Wiesz co, u mnie też tak było, że osobą, która od samego początku mi bardzo jakoś tak spodobała się i czułem, że może między nami coś być fajnego, była Amira. Najgorsze było to, że to się wydarzyło w drugim czy w trzecim dniu. A znaczy to zostało nam jeszcze tyle dni. Szybko dosyć to więc, było, co nie? Więc ja też wiedziałem, że żeby ten program się już dzisiaj nie skończył, bo dla mnie on się mógł skończyć w drugim czy trzecim dniu już. A co z tego, jak to się dopiero wszystko zaczyna? Jest jeszcze 20 ponad kobiet, z którymi musisz się gdzieś tam bliżej poznać, więc musieliśmy troszkę wystopować te wszystkie nasze tam emocje i serduszko musiało gdzieś tam wolniej bić. A było to też jakby u ciebie, że tak szybko faktycznie emocjonalnie, nie tylko takie pociąganie, wiesz, fizyczne, tylko poczułeś coś szybko, bo mi się wydaje, że tak, w ciągu paru dni ona miała coś takiego, że naprawdę zaczęła dopuszczać takie głębsze emocje. Ale u ciebie, Patrycja? Nie. Ja mówię Amira? Teraz w twoim przypadku, tak. Tak że, było. Że widać było po prostu, że po paru dniach Amira już zaczyna tak cię bardziej angażować w to. I właśnie pytanie do ciebie, czy ty tak miałeś tak samo, czy to było dla ciebie troszkę za szybko tłumacz? Nie, właśnie to nie było dla mnie za szybko. Ja miałem też to samo, ale niestety musiałem wyhamować. No. Bo wiesz, u mnie i u Patty to bardzo powolutku się, tak, powiedzmy, rodziło. Z czasem rodziło, więc... Na początku to po prostu my mało ze sobą rozmawialiśmy, pierwszy tydzień tak naprawdę. I potem dopiero w niektórych sytuacjach, jak tak widziałem, jak ona się zachowuje, mi się to jakby spodobało, co nie? Jej taki charakter. I tutaj to, powiedzmy, otworzyło bramę do całej reszty. Tak, po, powiedzmy, jakimś tam intensywnym odpoczynku. Znaczy, no nie, no teraz jestem szczęśliwy, więc nie. Więc jakby w takim formacie oczywiście, że nie. Nie żałujemy. Tak, nie żałujemy. O, kurczę, powiem ci szczerze, że ten stres, jak trzeba było ciężkie decyzje zrobić i dokonać, jakby mnie to bolało po prostu powiedzieć kobiecie jakby sorki, ale twoja przygoda się w tym momencie kończy, bo po prostu widziałem jak one to przeżywają i jakie tam są emocje i po prostu ja strasznie nienawidziłem tego dnia, gdzie były jakby te takie... Eliminacje, gdzie musiałeś eliminacje czy tam odsuwać, parowania, tak, czy coś takiego, gdzie po prostu zawsze ktoś musiał odpaść. Ale ciężkie też było to, że musi ta druga dziewczyna, ta druga osoba, która gdzieś się zaangażowała troszkę tam, to serce dała do ciebie i emocjonalnie się zaangażowała, musi widzieć, jak ty spotykasz się i idziesz na randkę z inną dziewczyną. I to było przykre, bo ja nie chciałbym być w takiej sytuacji, w jakiej były dziewczyny. Sorry dziewczyny, miałyście ciężej troszkę od nas, trudniej. To też jest taka sytuacja z życia wzięta, że w ogóle nie pasuje, bo czegoś takiego nie robisz. Nie miałbyś. No bo jak możesz się umawiać z jedną dziewczyną, na drugi dzień jej mówisz, okej, dobra, sorry, ale musimy, wiesz, zakończyć to na chwilę, bo ja się muszę jeszcze spotkać z jedną, z drugą i z trzecią. I ona ma tą świadomość i to widzi, no to i ona ma tą świadomość. I on ma szlak trafić w tym momencie, ja to bardzo dobrze rozumiem. I ciebie też trafia szlak, bo tak naprawdę w życiu normalnym byś tego nie chciał zrobić. Także to nie było. No, ja się zawsze kieruję sercem. No. Na tak, początku że... tak, no, wcześniej czy później rozum troszkę zaczyna ci tam podpowiadać może, no, ale na początku jesteś tak, powiedzmy, ślepy i słuchasz tego serca. No, ja myślę, że jednak to serducho jest najważniejsze, a myśleć będziemy później. Nie ma chyba co żałować. Było to było. No, ja nie jestem, ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja jestem szczęśliwy, jakby wiesz, wyszło dobrze, więc nie żałuję, bo gdybym żałował jakiejś sytuacji, to bym pewnie tak nie skończył jak teraz. Powstały, no, tak. Po prostu inny rezultat by był, a jest bardzo dobry. Nie ma co żałować. Pewnie tak, ale nie wiem, nie pamiętam przynajmniej. Ja może tak ogólnie powiem, bo widać było, że niektóre kobiety z czasem tak rozkwitały, pokazywały coraz więcej siebie, charakter, na przykład u mnie Iska była taką kobietą, z którą na dzień dzisiejszy bardzo fajny kontakt mamy, taki koleżeński, razem z Patty i z jej córką Liną się spotykamy i naprawdę jest fajnie. No i ona tak potrzebowała troszkę czasu, żeby powiedzmy pokazać kim jest i tak dopiero te pozytywne rzeczy z charakteru widzieć i to było fajne. Były też niektóre sytuacje, gdzie ja byłem negatywnie zaskoczonym zachowaniem dziewczyn, no ale to już tam powiedzmy zostawmy, nie ma co wracać do tego. Z kilkoma ja utrzymuję.
Znaczy, z takimi, gdzie się ma takie, powiedzmy, stosunki koleżeńskie, no bo wiadomo, jakby z Lindą się bardzo dobrze rozumiem, z Izą się spotykamy za każdym razem, jak jestem w Krakowie. Z Martą utrzymujemy kontakt, z Robertem wiadomo, ale no co, to już od samego początku się polubiliśmy. No, no i to taka jest, powiedzmy, ekipa, która się jeszcze utrzymuje. Tak, fajne, fajne znajomości też po programie są. Nie wiem, czy się tak różnią. Zauważyłeś jakąś dużo... Ja ci powiem, ja w życiu nie widzę różnicy pomiędzy 20. Każda, każda w taki sposób potrafiła zaskoczyć, że to się tak mieszało. Powiem tak, że może spokojniejsze były 40 na początku, ale jak się rozkręciły i pokazały pazur, to... No, u mnie tak nie było, bo i 20 szalały, i 40 szalały, i talerze się tukły, i awantury były... No, ja jestem ciekaw, ja jestem o parę odcinków do tyłu. Także tutaj naprawdę, czy 20, czy 40, nie ma znaczenia. Najlepsze wspomnienie było faktycznie tak troszkę off camera, gdzie mieliśmy randkę z Patty i potem czekaliśmy jakby na wejście do willi. I mieliśmy taki po prostu moment dla siebie, pierwszy raz od, nie wiem, od miesiąca, gdzie nie było kamer, gdzie po prostu był hamak i sobie tak leżeliśmy w hamaku. I to też był taki pierwszy moment, gdzie poczuliśmy tak naprawdę coś do siebie. Wiadomo, że ta randka wcześniej też była fajna, ale wtedy byliśmy tak dla siebie i byliśmy tak szczerzy po prostu do siebie. I wtedy to taka iskierka się pojawiła. Ja nie wiem, który to był jakiś taki fajny moment i taki najgorszy dla mnie w programie. Fajnie to chyba było, jak poznaliśmy wszystkich, a najgorszy to był chyba, jak już zakończył się program, bo mimo wszystko jednak, mimo wszystko było fajnie. Nie było nic, co jakby teraz pamiętam i mam traumę. Okej, to ja teraz wiem, traumy może nie mam, bo już sobie z nim to wyjaśniłem, ale był jeden moment i zobaczycie to, jak Tomek wbił mi nóż w plecy i to był taki moment, że już tam naprawdę prawie... Emocjonalny. Prawie ochroniarze musieli mnie trzymać, bo... Serio? Tak, ojej. Bo było gorąco bardzo. Owszem, jak najbardziej. Po prostu no, fajne było to, że tak, tyle różnych charakterów się mogło poznać. I to jak najbardziej wzbogaciło jakby taki całokształt obrazu, który się może ma o kobietach. Jakby mi to... No, była to dla mnie nauczka. Ja nie wiem, ja chyba się nauczyłem tego nie wiesz nigdy kobiecie, bo nie wiem, ja się uczę codziennie chyba kobiet cały czas i... Nie wiem, są tak nieodkryte do dnia dzisiejszego przeze mnie, przynajmniej, że zaskakują mnie tak często, że... Ale też pozytywnie. Tak, pozytywnie, oczywiście, że tak. No. Program 40 kontra 20 jest o relacjach damsko-męskich, o tym, jak można się zakochać, poznać siebie bliżej, ale tak naprawdę w rezultacie chodzi o to, żeby zobaczyć, czy w tak krótkim czasie, a zarazem tak intensywnym czasie, możesz z kimś być. To w skrócie można powiedzieć, słuchajcie, no macie dwóch typów, macie, ile tam było, 20 parę kobiet? 20 parę kobiet, tak. 20 parę kobiet i po prostu wrzucają ich wszystkich do pięknej willi i patrzą, co się dzieje. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Bartito z pierwszej edycji, Tom Grabowski z drugiej edycji, 40 kontra 20. Do zobaczenia. Oglądajcie, komentujcie, pamiętajcie o subie, bardzo nam pomożecie i poproszę kciuki do góry. Pozdrawiam was, całuski.